Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BitReview, z tej strony Paweł Kruziński, zapraszam Was dzisiaj do Fallout Shelter. Trochę odpuściłem ostatnio rozgrywkę, nie miałem niestety czasu zajrzeć do krypty, ale wracamy z kolejnymi odcinkami. Słuchajcie, ten odcinek będzie składany z kilku, ponieważ nie mam dostatecznej liczby Nuka-Coli, żeby rozpocząć quest Pameli Plumkin, od razu się na niego udać i od razu z niego wrócić, więc niestety podróż będzie musiała trwać 18 godzin. No. Tak to bywa, jak się nie ma kasy na to, żeby kupić 150 butelek Nuka-Coli albo otworzyć 30 pudełek Valuteka. Słuchajcie, poprzednio mówiłem Wam o rozbudowie schronu, o tym, że jak on powinien być budowany, gdzie powinniśmy umieszczać pewne pomieszczenia. Od tamtej pory staram się dobudować tutaj jeszcze jedno pomieszczenie ze stacją radiową. Ono jest na drugim poziomie, czeka tutaj na upgrade do poziomu trzeciego, ale dzięki temu mamy już wezwanych dwóch mieszkańców, którzy przybędą do naszej krypty. Mamy rozbudowaną już tutaj sekcję szkoleniową. Rozbudowałem trochę studio fitnessu, które mogę jeszcze upgrade'ować na poziom trzeci i już tutaj mamy naszych dzielnych mieszkańców, którzy sobie poćwiczyli. Oczywiście tutaj levelujemy wszystkich po kolei. Trwała tu nauka w szkole. Tutaj ćwiczyliśmy zręczność. Mamy dobudowaną kolejną elektrownię, która produkuje nam energię elektryczną. Mamy dobudowany kolejny poziom. Czy ja dobudowałem tutaj jeszcze elektrownię wodną? Tak, tutaj. Już mam tu na trzecim poziomie na razie jeszcze takie małe pomieszczenie, ale jakoś mnie tutaj statystyki naszego schronu nie bardzo cisną, żebym musiał nagle to rozbudowywać, żeby zapewnić naszym mieszkańcom wodę. Słuchajcie, byliśmy sobie tutaj trochę na takim małym, krótkim questie. Zabiliśmy trochę UOGA i zabraliśmy trochę caps i to ten quest trwał chyba tylko z godzinę, ale coś żeśmy tutaj do krypty przynieśli. Następna dwójka naszych mieszkańców przybyła. Bardzo fajnie, będziemy mieli już 9 mieszkańców w naszej krypcie. Na razie rozdzielę panów i panie do oddzielnych pomieszczeń, tak żeby mi się tutaj towarzystwo nie rozmnażało. Albo może zacznę ich szkolić od razu. Dobra, wiecie co? Tak zrobimy. Tak zrobimy. Od razu zaczniemy ich szkolić. Niech się przygotowują do życia w krypcie. W końcu łatwo nie jest. Przy okazji też przydzielimy im ubrania. A niech będzie strój fana filmów. Przydzielimy również tutaj broń, tylko może jakąś taką trochę lepszą, żeby sobie radzili. Dobra. Tu już mamy załatwione. Tu już koleżka się szybko dostał do pokoju gier, gdzie będzie mógł ćwiczyć swoje zdolności. Co tuż tutaj damy? O, haha, niech tak. Z jednym z mieszkańców przybyła nam zbroja średniowiecznego rycerza. I co dostanie w łapkę? A w łapkę dostanie... W łapkę dostanie... A, niech będzie tutaj. Przeciwpancerna strzelba z amunicją przeciwpancerną, czy strzelba przebijająca pancerz, armor piercing, assault rifle, szturmowa jeszcze w dodatku. Słuchajcie, co będziemy robić, bo kasy mamy niedużo. Kasy mamy niedużo, moi drodzy. A mam wam jeszcze coś do pokazania. Słuchajcie, mam wam jeszcze coś do pokazania, bo fabryka broni została wzniesiona na kolejne wyżyny swoich umiejętności. Awansowaliśmy ją w momencie, kiedy mieliśmy 55 mieszkańców. I zobaczcie, co też takiego możemy tutaj produkować. To są bronie rzadkie. Oczywiście legendarnych produkować nie możemy, ale rzadkie bronie możemy już robić. I tak wygląda. Tak wyglądają możliwości produkcyjne. Zobaczcie, możemy sobie robić... O, to jest pistolet zapalający, tak? Z Instytutu. Strzelba Instytutu.
Night Vision, Piper Rifle, Rusty Gauss Rifle, to już jedno żeśmy wykonali, Rusty Plasma Pistol, Plasma Rifle, to musimy zbierać, brakuje nam jeszcze tutaj trochę znajdzie, więc pewnie udamy się moi drodzy na poszukiwania do Pustkowi, tak żebyśmy trochę tutaj tych przedmiotów, trochę przedmiotów odnaleźli. Proszę. Miotacz gwoździ kolejowych, tak. Wszystko to, co widzieliśmy w Falloutie 4, i to, co mogliśmy wyposażyć naszego poszukiwacza. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I jestem ciekaw, kiedy znajdziemy kolejne przepisy na kolejne bronie i będziemy mogli zacząć już tutaj sobie z nimi szaleć. Słuchajcie, quest Pameli Plumkin się sam nie zrobi. O, patrzcie, tu mam jeszcze coś do znalezienia. Zobaczmy, jakie mamy zadania dzienne. Mam zebrać 6 rzadkich broni. Ugasić 12 pożarów i poprawić zręczność czwórki mieszkańców. No cóż, to będziemy się starać to robić. Nie wiem, dlaczego tutaj nie miałem zręczności. A, nie miałem zręczności zaliczonej, bo moi drodzy, przecież tam się ćwiczy percepcję. No, akurat 8 godzin mamy do kolejnego szkolenia. Zobaczmy jeszcze, jakie pomieszczenia nam się utworzą w momencie, kiedy będziemy mieli 60 mieszkańców. Mógłbym wybudować jeszcze tutaj bar i może go nawet zaraz postawimy, jeżeli będziemy mieli gdzieś miejsce. Barbershop to jeszcze nie reaktor jądrowy. Na pewno nam się uda postawić ten reaktor jądrowy. Zobaczmy tylko, ile on będzie kosztował. A, tego nie wiem. Tego nie wiem, ile on będzie kosztował. Dopiero się okaże, jak się na 60 mieszkańców zbierze. Słuchajcie, David Green to będzie chyba osoba, która uda nam się na quest. Bo tak. No właśnie, kogo powinniśmy tutaj wysłać na quest? Patrzcie, ile rzeczy się tutaj dzieje. David, ty tutaj do pomieszczenia czekaj, bo cię nie mogę złapać. Ty tutaj walcz z Red Skorpionem. Powinieneś sobie poradzić z tym pistoletem. Kogo tutaj jeszcze mamy? Może skierujemy kogoś tutaj z elektrowni, niech walczy. Red Skorpion nie jest w końcu takim łatwym przeciwnikiem. Czy on się przekopał? Tak, patrzcie, przekopał się, no. Ja tutaj próbowałem przerzucić siły do walki z Red Skorpionem, a on sobie tutaj, proszę, zwiedza. Zwiedza sobie bydlak. Mój schron. No, przekońcie go, przekońcie. Będziemy musieli użyć... Jeszcze raz? Nie, już chyba sobie... Tak, uciekł sobie. Niestety zabić go nie możemy, a może możemy, tylko potrzebujemy lepszej broni. Kto tu został poważnie ranny? O, proszę. Jeszcze ten Red Skorpion doprowadził nas do sytuacji, w której musimy nadrobić produkcję energii elektrycznej. Zaraz to spróbujemy zrobić, bo nam się zaczną wyłączać poszczególne pomieszczenia. Na razie te najmniej potrzebne zostały wyłączone. Zobaczcie, pomieszczenie, gdzie możemy produkować stroje i pomieszczenie, gdzie możemy produkować broń. Ale już wracamy do... Spróbujemy tutaj. Tak, żeby sobie zrobić zapas. Uda się. Ach, co będzie? Pożar? Może pożar? Nie, tylko jadrołcze. Karaluchy. Z karaluchami powinniśmy sobie szybko poradzić. Ktoś tu nie lubi karaluchów, z tego co widzę. No, moja droga. Nabiegałaś z tym miotaczem ognia, a wcale go nie użyłaś. Nie idzie nam jakoś super, super fajnie. O, moi drodzy, Justin Fox to jest kolejny mieszkaniec schronu, który nam się tutaj urodził. Dobrze by było, żeby chłopak zaczął coś wytwarzać. Więc może skierujmy go tutaj. Ma inteligencję na wysokim poziomie, więc przydzielimy mu jeszcze ubranie laboratoryjne i do łapki damy oczywiście broń.
tak, żeby w razie wyklucia się tam czegoś. A, niech lata z baseballem. Dlaczego by nie? Jak nie, jak tak. Dobrze, mieliśmy szykować się do questu, a ciągle jest coś do zrobienia w krypcie. Słuchajcie, wybieramy się na quest, bo ten quest swoje potrwa. 18 godzin będziemy udawać się do Valutopolis, a wracać będziemy pewnie stamtąd tyle samo, no może trochę szybciej. W każdym bądź razie, osoby z poziomem 17 zapraszamy do wyprawy. I tak, kogo weźmiemy? Myślę o Albercie Greenie, na pewno Alistar. Na pewno Natalii Henriquez. Chciałbym, żeby wzięła udział w tym queście. I kogo jeszcze tutaj bym chciał? Alberta Greena? Może Alberta Greena? To by był niezły wybór, bo David Green może udać się na questowanie, w... cóż, w Pustkowia. Słuchajcie, wyposażenie mamy całkiem niezłe. Będę chciał tutaj tylko zmienić. Ach, statystyk nie możemy przejrzeć. No nic, niestety. To jest, wiecie co, to jest właśnie ten błąd, że tutaj nie mogę sobie kliknąć w statystyki i zobaczyć statystyki osób. Widzicie, nie wyświetla mi się, która jest zręczność. W każdym bądź razie tutaj mamy chyba wytrzymałość już na całkiem niezłym poziomie, dlatego powiem wam, że nie wiem, czy tutaj akurat ten strój dający 4 do wytrzymałości będzie najlepszy. Może zdecydować się na coś, co da nam 2, ale podciągnie nam jeszcze statystyki. Weźmy sobie może strój radiacyjny. Świetnie. Co tutaj weźmiemy? Zbroję skórzaną. Może być to niezły pomysł. Ile rzeczy do wyboru. Fajnie by było, gdybyśmy też podciągnęli sobie szczęście trochę. Ale chyba takiego pancerzyka tutaj nie znajdziemy. Też strój radiacyjny. Siła. Ach, to jest fajne i urocze. Strój. Bardzo, bardzo lubię Natalię Henriquez w tym stroju. A tutaj może... A, weźmy sobie jedną koszulę. Zmienię tutaj jeszcze broń z Junk Jetta. Zobaczymy, czy mamy coś lepszego, jeśli chodzi o statystyki. Nie. Nie, moi drodzy. Bierzemy ze sobą Junk Jetta. Tak, tak. Dobrze, ponieważ pistolet fuzyjny chciałbym zostawić sobie do, moi drodzy, obrony, wypadu na quest do Pustkowi. Słuchajcie, bierzemy trzy szczęśliwe osoby. No i pojawił nam się gdzieś pan tajemniczy, tu słyszałem muzyczkę w tle. 25 i antyrady też nam się mogą przydać. Trochę się spłuczemy z tych antyradów. 25. O, już zniknął. Dobra. Rozpocznijmy quest, bo on i tak będzie trwał, więc w drogę. Fajna jest ta muzyczka, kiedy nasi ludzie idą na quest. Teraz jeszcze czas wybrać się na Pustkowia. Mamy tutaj kotka, który przyspiesza nam leczenie antyradem. Nie wiem dokładnie, powiem wam szczerze, jak to do końca działa, ale muszę wyprodukować trochę steampaków i trochę pakietów antyrad, tak żebyśmy zabrali je ze sobą w podróż. Może tutaj się uda jeszcze, mam nadzieję, że nie podpalimy czegoś siarczyście. Świetnie, bardzo, bardzo fajnie. Może nawet jeszcze raz nam się uda tutaj zrobić rasza. Sukces? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Będziemy mieli teraz wszystko co potrzebne do wyprawy. O, patrzcie, to jest całkiem niezły strój, który moglibyśmy zabrać ze sobą. Na razie go zamienię, niech on będzie sobie w
Kolejne kajaluchy, ale tutaj mamy się czym obronić, a nie bardzo, tu zapomniałem broń przydzielić, proszę bardzo. Tu zapomniałem przydzielić broń, patrz jak dzielnie dziewczyny walczą i już sprawa załatwiona. Pozamiatane, krótko mówiąc, pozamiatane i bardzo dobrze. Słuchajcie, udajemy się na pustkowia i niech się dzieje wola nieba. 26 antyradów możemy wziąć ze sobą, 25, ale myślę, że... A, wiecie co, zapakujmy sobie maksymalnie... A, nie, jeszcze chciałbym wziąć antyrady ze sobą. Tu chyba mogę. Nie! Oczywiście, że nie chcę. Po prostu na razie nie chcę udawać się w quest. Nie chcę się pozbywać mieszkańca tutaj. Antyrady. Jeszcze jeden, aż 34%. Trzymajmy kciuki za nasz zespół. Ach, co też będzie? Pożar? Jeżeli już ma być, to nie będzie pożar chociaż. Dobra. Chodźcie tutaj nam jeszcze pomóc. Aha, to był tylko jeden jad skorpion, więc... Nie, skorpion, a kajalu. Niestety nie udało się. Spróbujemy może teraz. 44% to spora szansa na porażkę, ale się udało. Bombka. Po prostu bombka. Dobra. Produkcja energii elektrycznej wraca nam do normy. Trochę jesteśmy mniej szczęśliwymi mieszkańcami, ale to chyba dlatego, że część z nas po prostu jest niepodleczona, co pewnie niedługo naprawię. Tutaj nam się szkolą w wytrzymałości. Jedni pijąc napoje energetyczne, a drudzy waląc pałą srogo. Chyba nawet w nic. Ale niech sobie poprawiają wytrzymałość, bo wytrzymałości nigdy dość. Tu już mamy na poziomie czwartym, a tutaj wytrzymałość mamy też na poziomie czwartym. Dzięki temu nasi mieszkańcy mają się coraz lepiej. Tu możemy skierować jeszcze jednego naukowca do pracy przy steampakach. Tutaj mamy też chyba jednego z naukowców. Tak, dokładnie. Więc produkcja steampaków i pakietów antyrad pójdzie szybciej. Dobra, myślę, że teraz już możemy spokojnie ruszać sobie na quest. Mam nadzieję, że odnajdziemy jakieś fajne lokacje. Horfan outfit, wytrzymałość plus 4 i szczęście plus... I szczęście plus 1, bardzo dobrze, to jest całkiem fajny sprzęt. Ja jeszcze zobaczę sobie tutaj te statystyki, szczęście, siła. Wolałbym mieć jednak wytrzymałość plus 4, z tego względu, że będę odnosił mniej obrażeń, a możemy spotkać jeszcze jakieś ciekawe indywidua na wyprawie i podczas przemierzenia pustkowi. Słuchajcie. Udaliśmy się w drogę. Zobaczmy teraz, jak wygląda stan naszych mieszkańców. Kto tutaj jest troszkę nieszczęśliwy? Nie mamy pakietów antyrad. Oj, szkoda. Spróbujemy zrobić jeszcze raz Rasha. A spróbujmy. Może się świat nie zawali. Dobra, już jak ma być, to niech będzie pożar. Nie, kajaluchy. Ale dzielnie się obronimy, szybko. Easy peasy, lemon squeezy, szybko poszło. Zróbmy jeszcze raz Rasha. W totolotka nie mam szczęścia też i tutaj. Co tym razem? Dobra, ale pan pomocna rączka niech nam tutaj nie pomaga. Dobra, nie poszło teraz, może pójdzie przy 70. Kiedyś w końcu musi się udać. Dobra, jest pożar. Przynajmniej będziemy mieli jeden pożar do zakończenia jednego z zadań. 87. Nie, naprawdę nie chcę aktualizacji tutaj aplikacji. Dziękuję za tą podpowiedź, która mi wyskoczyła, ale nagrywam teraz gameplaya, więc sio. Przepraszam was za mój nos, ale niestety cały czas coś pyli i nie mogę sobie tutaj z tym dać rady. Spróbujmy. Jedziemy.
Ciekawe, czy uda się dojść do 100. Przynajmniej kolejny pożar, który my gasimy. Pan pomocna rączka. Hej, ja bym pana chciał tutaj złapać, bo pan mi się tutaj... Aj, sobie stanął. Nie pomagać mi tutaj, człowieczku śmieszny, robociku mały. Idź sobie do drugiego pomieszczenia. Dobra, może teraz się uda. Szczęście mieszkańców nam spada drastycznie. Jest! W końcu. W końcu trochę pakietów antyrad się tutaj zrobiło, ale mamy jeszcze mało steelpacków do uzdrawiania naszej drużyny, więc i tutaj też Rasha musimy zapodać. 43. Dobra, no trudno się tutaj spodziewać, żebyśmy przy 43%. Ach, specjalnie to zrobili, wiecie, specjalnie to zrobili, żeby kupować te pana pomocną rączkę, tak żeby... Znaczy, specjalnie wymyślili to, żeby pan pomocna rączka leciał na pomoc i odnosił obrażenia, żeby z czasem, nasi pomocnicy w krypcie się niszczyli i z niej wypadali tak, żebyśmy ich musieli kupować. No, no oczywiście, że twórcy też liczą tutaj na zarobek i nie można by mieć do nich pretensji. Dobra, 8 steampaków udało się wyprodukować, więc spróbujemy poprawić teraz szczęście naszych mieszkańców. Zobaczmy, kto tutaj potrzebuje pomocy. Dobrze, kolejni będą się czuli pewnie lepiej, kiedy już ich uzdrowimy. Czy ktoś jest w takim trochę bardziej krytycznym stanie? Napromieniowany Justin Fox sporo oberwał. A tutaj gdzieś jeszcze widziałem czerwony pasek napromieniowania. Kto jest jeszcze tutaj w bardziej złym samopoczuciu? May Fox, dobrze. Hannah Tenpenny. I to chyba już na razie wszyscy. Powiem wam, że wstrzymam się na razie z leczeniem z tego względu, że różne rzeczy mogą się w krypcie zdarzyć i pozostawienie sobie takiej opcji, że niestety, ale nie mamy w krypcie nic, czym moglibyśmy wyleczyć naszych drogich tutaj mieszkańców, no może nam później zaszkodzić, więc na razie, jeśli chodzi o nasze wyposażenie, to niech teraz zostaną sobie 4 pakiety antyradu i 4 steampaki. Myślę tutaj jeszcze nad budową kolejnego pomieszczenia, tak żebyście się trochę nie nudzili w tym gameplayu, to znaczy nad budową barowy. To się przecież przyda naszym mieszkańcom. Na razie niech sobie tak trochę smutno wygląda. 750. No nie wygląda za pięknie. Zobaczymy, czy możemy ją ulepszyć. Proszę, 2500 kosztowałoby ulepszenie, więc wybudujmy ją może na poziomie tym maksymalnym, czyli 3 pomieszczeń. Gdzie tu jest mój młotek? Teraz kosztuje 900 wybudowanie baru już. Dobra, mamy pełny bar. Jego upgrade kosztowałby 3000, na razie tej kasy nie mamy, więc no cóż, nie można mieć wszystkiego, ale, moi drodzy, może powinniśmy udać się poćwiczyć charyzma? Kogoś powinniśmy do tego baru zaprosić, gdzie tutaj mamy ludzi na niskim poziomie. Tenpenny, on ma wysoką charyzmę już, natomiast jest na poziomie pierwszym, będziemy musieli zadbać trochę o jego levelowanie. Tutaj mamy Gabriela Michela, ale on uczestniczy w grach i zabawach. Tutaj mamy kogoś z niską charyzmą. Jane Green pewnie... O, patrzcie, pracuje w klinice. Jean Penny. Na siłowni ćwiczy siłę, a niech idzie sobie trochę popodciągać charyzmę. Gdzie ona tutaj jest? Za 2 godziny powinna nam dziewczyna wyćwiczyć charyzmę. Dajmy jej jeszcze jakiegoś towarzysza. Zobaczymy, jak w tym barze sobie dziewczyny i chłopaki radzą. Kogo mogę tutaj oddelegować? Rzeczywiście chyba kogoś ze stacji radiowej chciałbym zdjąć z ciężkich obowiązków. Czy Bill, nasz dzielny ksiądz,
Tutaj mamy charyzmę na jakim poziomie? O, patrzcie, mamy charyzmę na dość niskim poziomie. Olivia Boyd. Olivia. Zapraszamy do baru. Proszę, mamy tutaj już występy karaoke. Ciekawe, jak drugi z mieszkańców będzie sobie tutaj radził. Budowa tego baru jakoś nie pochłonęła nam wiele zasobów, jeśli chodzi o energię elektryczną, więc jest całkiem spoko. Ciekawe, jak będzie to wyglądało po upgrade'cie. Pewnie za barem stanie może jakiś barman, albo no rzeczywiście, wiecie co, tutaj życie nam kwitnie. Słuchajcie, mamy przygodę na pustkowiach, więc oczywiście, że wchodzimy, jakżeż mogłoby być inaczej. Udajemy się i zobaczymy, co też odnajdziemy w tej kabinie. Nana nie powiedziała mi, że będziemy mieli gości. O, ojejku, powinienem ją związać. Chuj, Nana, czy to jest twoja babcia? Zobaczymy, co też tutaj się nam wydarzy. Aha. Ona jest gryząca? Ojej, to chyba jakiś ghoul. Dobra, znaleźliśmy łopatę. O, i tasak. Wow. To całkiem niezła broń. Nie możemy tu już rozpocząć... rozpocząć rozmowy ponownie. No dobra, schodzimy. Spodziewam się, że to będzie jakiś ghoul zamknięty w piwnicy. A, no oczywiście, że tak. Cała rodzinka sobie siedzi. No, kotek jak dzielnie się spisuje. Walczy. Duch wojownika w nim tkwi, tak. Zabawa niezła. No może jakieś trafienie krytyczne, hej. Paczkę już musimy zapakować. Dobrze, że wziąłem antyrady. Kotku, kotku, dawaj, dawaj. Położymy jednego gula, będzie na mniej żywotności schodziło. No, trafienie krytyczne. Hej, hej. Pieszko, rzuć mu się do gardła. Albo jej. No ciężko stwierdzić płeć. Miau, miau. No jeszcze raz Steampack musi pójść. Rodzina się liczy. Rodzina jest najważniejsza. O, super glue. Co za śmietnik. Co za bzdety, żeśmy zebrali. Zobaczmy. A, ubranie profesora. Powiem wam, że całkiem fajnie. Naprawdę całkiem fajnie. Bo to ubranie profesora daje nam 4 do inteligencji i 1 do szczęścia. To jest idealny strój do produkcji steampacków i pakietów antyrad, z tego względu, że nie dość, że dostajemy szczęście, więc maleje nam prawdopodobieństwo nieudanego rasza, to jeszcze dostajemy dodatkowy bonus, który jest dużo lepszy niż zwykłe plus 3 do inteligencji ze stroju laboratoryjnego. Zbadaliśmy, wracajmy na pustkowia. Znaleźliśmy sobie nóż rzeźnicki i jeszcze jako nagrodę dostaliśmy wojskową taśmę klejącą. Bardzo fajnie, szkoda, że niestety nie mamy tutaj butelek z Nuka-Colą. Przydałoby się super duper market znaleźć. Czy możemy zmienić? O, patrzcie, 8-18, całkiem niezłe statystyki, jeśli chodzi. I już zaczynamy znajdować sobie tutaj przedmioty. Moi drodzy, skieruję jeszcze kogoś do barówy. O, proszę, podniósł nam się poziom, ni stąd, ni zowąd. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, że nam się ten poziom podniósł. Zobaczcie, jak sobie ładnie wyglądają, jakby przyjęcie jakieś w stroj, jak było. 1 godzina, a to 49 minut. No i bardzo, bardzo fajnie. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Bo kogoś chciałbym do tej barówy skierować, tak żeby tutaj państwo się bawiło dzielnie. Dobra, dajmy tutaj wszystkich, którzy w tym momencie nie produkują broni.
zobaczymy, jak będzie wyglądało życie w barze. Jak też będzie się towarzystwo bawiło. Może jakieś stroje bardziej odpowiednie? Nie, już tam niech mają to, co mają. Oho, pan tajemniczy. Gdzież on tutaj się pojawił? Gdzieś blisko chyba. Bo ten dźwięk wyraźnie mi zabrzmiał w słuchawkach. Ale już widzę, jak go znajdę. Już widzę, jak go znajdę. Być może wy go widzicie. Być może jak go gdzieś minąłem. A może on zniknął? Może to był dźwięk świadczący o jego zniknięciu? Chyba tak. Chyba tak niestety. O, kolejny poziom żeśmy złapali. Patrzcie, popijawa w najlepsze. Słuchamy sobie muzyki. A naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. O to, w takim razie. Przebierzmy się w stroje bardziej bajowe. Ciekawe, czy coś takiego mamy tutaj na wyposażeniu. Ubranie formalne. A, czekajcie, nie, to nie był ten strój, który chciałem akurat założyć. Może? Może ktoś w bieliźnie wpadł na przyjęcie piżamowe, piżama party. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, quest swoje potrwa. I tutaj nic na to nie poradzimy. 17 godzin 52 minuty będzie trwała nasza podróż. 9 butelek Nuka-Coli byśmy potrzebowali, żeby ten quest przyspieszyć. To jest chyba liczone godzina dzielona przez liczba godzin, które jest potrzebne na dotarcie do celu, podzielona przez 2 daje nam liczbę butelek Nuka-Coli, które będą potrzebne na, potrzebne na powrót. Więc, moi drodzy, słuchajcie, ja będę czekał, bo chciałbym quest kolejny z Pamelą zrobić. Ja będę czekał na ten moment, kiedy dojdziemy sobie już do tego miejsca, gdzie quest będziemy realizować i rozpocznę nagrywanie i połączę jeden odcinek z drugim, tak żebyście mieli tutaj pełny full wypas i nie musieli czekać do kolejnej publikacji odcinków na moim kanale. W takim razie dla Was to będzie chwila, dla mnie czas trochę dłuższy, bo pewnie po nocy będę musiał zasiąść, więc ja Wam mówię na razie do zobaczenia w przygodzie związaną z Pamelą Plumkin. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, dla Was przerwa krótsza, dla mnie dużo dłuższa, ponieważ czekałem, kiedy nasza dzielna drużyna dotrze na tereny, gdzie będzie mogła odbyć quest związany z Pamelą Plumkin. Już tam są i możemy zaczynać. Słuchajcie, teraz zobaczymy, czy na pewno żeśmy dotarli. Tak, dotarliśmy. I quest może być rozpoczęty. W międzyczasie w naszej krypcie się trochę rzeczy się wydarzyło, ponieważ budowałem barówę, w której nasi mieszkańcy całkiem nieźle się bawią, zarówno przy karaoke, przy podziwianiu tego karaoke, jak i popijając sobie tutaj zdrowo przy barze i przygotowując drinki. Oczywiście tutaj ćwiczymy sobie charyzmę. Zbiorę jeszcze tylko wszystko, co zostało do zebrania, jeśli chodzi o naszych mieszkańców, czyli wszystkie awanse. Przyjmiemy nowych mieszkańców. Przyjmiemy kolejnego mieszkańca. Proszę bardzo, stacje radiowe działają tutaj w pełni. O proszę. Hej, ale no nie uciekajcie tutaj ode mnie. Musimy się skupić teraz na obronie. Akurat jeszcze nam tutaj wpadły te tklawy. Gdzież one lecą? Spadły gdzieś tutaj na górę, pewnie będą nam tutaj sporo niszczyły. Dobra, wpadły tu. Pana pomocną rączkę ruguję tutaj stąd od razu. Zobaczmy, jak sobie nasi mieszkańcy tutaj poradzą. Chciałem przerzucić tutaj naszą zawodniczkę, żeby nam pomagała w walce. Wiecie co? Oni chyba po prostu przejdą po nas jak burza. O, pan pomocna rączka tutaj dzielnie walczy. Dobrze, chodź panie pomocna rączka stąd, bo to naprawdę nie jest fajne, co ty tutaj robisz. Zaraz tam zginiesz. Czy gdzieś któryś ze szponów śmierci, tutaj zdechnie? Mam nadzieję. Pan pomocna rączka, proszę stąd, sio. Trochę szybko się te walki rozgrywają. Ciekaw jestem, jak to będzie na Androidzie wyglądało. Gdzie jest jeszcze jeden szpon śmierci? Są 3. Czyżby jeden gdzieś zginął już?
Przechodzą przez nas jak kapusta przez stoją niską babę i... Leczmy naszych mieszkańców tu, gdzie się da. O, tu mamy plazmowy pistolet, może on pomoże. I srogą pałę też mamy w dłoniach. No, strzelać, strzelać mi do szponów. Dobrze, jeden, dwa położone, bardzo dobrze. Moi drodzy, to była moja pierwsza inwazja szponów śmierci. Ach, no i jakoś żeśmy sobie tutaj poradzili. A to na szczęście procentuje tutaj przydzielanie broni każdemu z mieszkańców, wtedy nawet jak do nas się dostaną jakieś zbiory, stwory, to i zwiedzają naszą kryptę, to mamy się czym bronić. Uleczmy mieszkańców, którzy odnieśli tutaj rany w starciu ze szponami śmierci. Ciągle ta alergia męczy człowieka. Niektórzy tu już prawie wyciągnęli kopyta. Im zdrowsi mieszkańcy, tym szczęśliwsi mieszkańcy. Im szczęśliwsi mieszkańcy, tym lepsza ocena naszego schronu. A my zaraz już dosłownie za chwilę, moi drodzy, udajemy się do questu związanego z Pamelą Plankin i kto jeszcze tutaj chory lata mi po krypcie. Chyba w większości już mam tutaj zdrowych mieszkańców. A nie, jeszcze nie wszyscy. Dzielnie walczyliśmy ze szponami śmierci. Kto jeszcze nie dostał z porcji dzisiejszego steampacka? Justin Harvey steampacka nie otrzymał. I kto jeszcze? Już pomału chyba dochodzimy do końca tego zwierzyńca. Ktoś tu jeszcze, Filip Cook. Dobra, słuchajcie, resztę towarzystwa sobie pouzdrawiam, bo rzeczywiście tutaj sporo czasu. Przyjmę jeszcze naszego mieszkańca, Davida Gina. Zobaczcie, on questował ponad 13 godzin. Przyniósł nam sporo pieniędzy, nie złożył dużo steampacków ani antyradów, ale ma tutaj chłopak tasak, ma misia, ma trochę sprzętu, ma jakiś rzadki przepis na coś, więc wszystko to zbieramy, przyda się. A my, moi drodzy, teraz możemy sobie przejść do questu związanego z Pamelą. A później będę miał dla was jeszcze jedną budowlę, wiecie? Bo nowa budowla nam się otworzyła. Przy 60 mieszkańcach mamy możliwość... O, ten quest to będzie jakiś taki szybki. 18 godzin trwała tutaj podróż, a jakoś tutaj dużo do zrobienia mieć nie będziemy. Moi drodzy, będę miał dla was nowy budynek w schronie, mianowicie reaktor jądrowy. Oho, ho, ho. Patrzcie, mamy laser Instytutu. Strzelajmy może do tego gula świecącego, tak żeby się go jak najszybciej pozbyć. Może nawet tutaj trafienie krytyczne jakieś zaliczymy. Dobra, gul już położony. Dobrze, że wzięliśmy sporą ilość pakietów antyrad, bo one się nam tutaj przydadzą. Tu jeszcze nic używać nie muszę. Tutaj już mogę sobie zażyć. Właśnie niepotrzebnie tutaj jednego steampacka użyłem, bo to było marnotrawstwo. Ale z tą bronią spokojnie ten quest zrobimy. No i pozbierajmy to co jest do zebrania. Mam nadzieję, że tutaj... O, dwie buteleczki Nuka-Coli przytulimy bardzo chętnie. Globus przyda się. Przyda się do produkcji sprzętu w krypcie. Jak tam poziom naszego zdrowia? Czy tu coś musimy zażywać? A, zażyjmy sobie na spokojnie. I przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Duży ich nie ma. Myślałem, że będzie przed nami jakiś duży budynek. A tu jednak nie. Po powrocie będziemy mieli do otworzenia jeszcze skrzyneczkę Valuteka, bo chyba to jest nagrodą w tej misji. Bo przed wyprawą do Valutopolis tam był taki
taka informacja w questie, że musimy się tutaj zaopatrzyć w sprzęt. Natalii, ty wal mi tutaj w tego wielkiego gula. Poszedł Junkjet i już wielki gul świecący zaliczony. Hej, i trafienie krytyczne losujemy. I proszę, za 5 ładnie trafiliśmy. A tutaj za 3. O, poszło trochę gorzej. No już nie dziwne, że minimalny poziom tutaj, który mieszkańców, których mogliśmy przydzielić do tego questu, to był 17, bo... Ha, ciekawe, chyba misiem żeśmy strzelali. Tak mi się wydaje. Trochę też zmierzać we właściwym kierunku. 3 steampaki. Aj, wolałbym tutaj coś innego. Antyrady. Tego nam na pewno nie zabraknie. I cóż. I tu będzie to upragnione pudełeczko. Holy cannoli. Na ziemi leży kartka od Pameli, z dziennika Pameli Plumkin. Muszę się wyekwipować, ale jestem blisko krypty 525. Oni mają Geka i wiem, że oni go użyli. Nie wiem, gdzie to jest, ale sądzę, że w biurze burmistrza będzie informacja na ten temat. Już nie zdążyłem doczytać. Natomiast mamy też komentarz tutaj, że jesteśmy definitywnie na właściwym torze, tak? Zbierzamy we właściwym kierunku. Słuchajcie, i właściwie, o, to było złe użycie. Najpierw Radaway, a później Steampack. Uzdrówmy wszystkich. Słuchajcie, i po queście, moi drodzy. Oczywiście, że wracamy do krypty, bo zebraliśmy wszystko. Mamy pudełko lunchboxu walut Teka i wracamy do krypty. Czy możemy przyspieszyć ten powrót? Tego powiem wam, że nie wiem. Czy starczy nam tutaj... Nie, musimy mieć 5 butelek Nuka-Coli, a mamy tylko 2, ale na szczęście udało nam się zrobić quest związany z kolekcją rzadkiej broni. Mamy niski... Mamy mało jedzenia, moi drodzy. A dlaczego mamy mało jedzenia? Po pierwsze, stołówka pracuje pełną parą. Będziemy musieli chyba wybudować nową stołówkę. Poczekajmy, jak nam się tutaj zrobi. Mamy też nowych tutaj mieszkańców, którzy czekają na wejście do naszej krypty. Czego cierpimy tutaj na brak jedzenia? Przecież produkowaliśmy więcej niż ustawa przewiduje. Statystyki. Gdzie tutaj były te statystyki? Produkcja jedzenia w ciągu minuty 38, a konsumpcja 20, na poziomie 21, więc powinniśmy mieć tutaj nadprodukcję żarcia powinniśmy mieć, ale chyba przez to, że zostało wyłączone tutaj karmienie naszych mieszkańców. Zróbmy teraz szybko rasza, bo głodni mieszkańcy to niezadowoleni mieszkańcy. Jeszcze raz może nam się uda i odzyskamy dzięki temu kontrolę nad naszą kryptą, taką w pełni. I jest sukces, tak. Może jeszcze raz? Zobaczymy, 46%. Nóż widelec się uda, uda się? Niestety. Niestety jakieś zagrożenie nam tutaj się wykluje. Mole raty, to nie powinno być trudne do zwalczenia. W każdym razie mieszkańców już przybywa i musimy sobie zacząć radzić z produkcją jedzenia. Czyli będziemy musieli wybudować też kafeterię. Dobra. Zdobyliśmy trochę doświadczenia, ale znowu nam zabrakło jedzenia. Spróbuję jeszcze raz zrobić rasza. 56. Mam nadzieję, że nie... Ach, niestety ponieśliśmy porażkę. Podobnie, atak gryzących szkodników. No trudno.
Wszyscy już zdrowi, wszyscy tutaj nazabijali. Żeś nie zrobiliśmy. Długo nam się steampaki skończą. Całe szczęście, że rozbudowaliśmy nasze laboratorium. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz, Rasha. Nóż widelec się uda przy 66. Kiedyś powinniśmy w końcu odnieść sukces. Och, teraz rad skorpiony. Na szczęście tylko jeden. Ciekawe, czy uda się go ubić. Być może się uda. Zastanawiam się, czy ryzykować tutaj kolejny atak. Ale jak mówią prawa matematyki, kiedyś jest skończone prawdopodobieństwo, że nam się uda nawet przy nikłych szansach. Poprzednio chyba nam się przy 70% udało nawet zrobić Rasha. No to spróbujmy raz jeszcze. Mam nadzieję, że nic tutaj złego się aż takiego nie stanie. To jedziemy. Tym razem sukces. Dobrze, zaczynamy sobie radzić. Sprawdzę jeszcze, ile czasu będzie trwał powrót naszej dzielnej załogi z questu. 9 godzin, czyli połowę tego czasu, który potrzebowali, żeby tam dotrzeć w ciągu 18 godzin. W ciągu 18 godzin trwała podróż do super duper marketu. Zobaczymy też, co też przyjdzie nam z tamtym pudełkiem. Słuchajcie, zastanawiam się, czy powiększać tutaj liczbę naszych mieszkańców, czy stacja radiowa powinna działać, czy też raczej nie. Bo na razie zaczynam się już pomału w krypcie nie mieścić. W związku z tym ja chyba przerzucę na razie część osób, która tutaj jest i nic nie robi, niech się szkolą, niech się uczą, niech zdobywają umiejętności, które im tak się bardzo przydadzą. I tutaj mam chyba jeszcze jedną, jeszcze jedną postać, którą mogę gdzieś przydzielić, gdzie jeszcze szkolenie, tutaj, spokojnie. A, jeszcze jedna osoba mi tutaj pracuje w stacji radiowej, więc może przydzielę ją w to miejsce. Okej. Trzy osoby czekają na wejście do krypty. Jedną osobę spotkaliśmy na queście. On ma tutaj całkiem fajny pancerzyk. Dobra, zbieramy jedzenie, nie czekajmy. A, już wiem dlaczego tutaj tak się stało, że zabrakło mi jedzenia, ponieważ na dolnym poziomie nie działał mi, moi drodzy, nie działał mi pan pomoc na rączka, który to jedzenie cały czas zbierał w trybie automatycznym. Ale mamy nadprodukcję jedzenia, więc powinniśmy sobie tutaj poradzić. Słuchajcie, co jeszcze było do zrobienia? Tak, mieliśmy kolejne pomieszczenie do wybudowania i to wam obiecałem, że zaraz zrobimy po queście, ale sytuacja zaczęła się tutaj zagęszczać, więc no cóż, nie udało się. Reaktor. Wybudujmy. I teraz gdzie mam miejsce na reaktor? Tutaj. 1200 kosztowało nas wybudowanie reaktora. Dobuduję jeszcze jedno pomieszczenie reaktora. Teraz już na pewno będziemy mogli produkować energię. 4500 kosztuje ulepszenie. Liczy się siła do pracy w reaktorze. Więc kto tutaj nam się szkolił, kto tutaj jest całkiem silnym zawodnikiem i zdolnym? Gdzie tutaj mieliśmy i ćwiczyliśmy pompki? Tutaj mieliśmy zawodniczkę, która ćwiczyła i jest już całkiem silna, więc może iść do pracy do reaktora. Zaraz sobie zobaczymy też jego statystyki. 8 godzin trwałby teraz szkolenie na kolejny poziom. Proszę bardzo, do pracy. Tutaj też możemy skierować jednego Ancymona do pracy. I jedną panę. O, Judith, jaka ona smutna jest. Nie ma nic do roboty, biedna. Więc niech idzie do pracy do reaktora. Do reaktora, dziewczyna. Od razu jej się humor poprawił. Patrzcie, jaka zadowolona.
jak tutaj wygląda produkcja? 32 jednostki produkujemy i to na drugim poziomie. Po ulepszeniu będziemy produkowali 40, a jak dobudujemy jeszcze jeden poziom, czyli tutaj w tym miejscu jeszcze jedno pomieszczenie reaktora, to na pewno statystyki te się poprawią. Będę mógł sobie zlikwidować tutaj tą stację i wybuduję tutaj może jadłodajnię, która będzie nam produkowała jedzenie. Zobaczcie, wracamy już tutaj do produkcji jedzenia. Wszystko zaczyna w naszej krypcie wyglądać stabilnie. Słuchajcie, w następnym odcinku będziemy otwierać paczuszkę od walut TK, pudełko śniadaniowe i wybierać się na kolejny quest związany z Pamelą. Tak, żeby cały czas tutaj w tych gameplayach coś się działo. Ten gameplay, tak jak mówiłem na początku, jest sklejany z dwóch części, ponieważ nie mam dostatecznej liczby butelek Coca-Coli, które pozwolą mi szybko realizować, no ale nie gram po prostu bez wydawania tutaj pieniędzy na dodatkowe znajdźki, przez co też pokazuje, że sporo można osiągnąć grając w Fallout Sheltera bez jakichś dodatkowych wspomagaczy. Moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku skończyliśmy quest z Pamelą, wybudowaliśmy sobie reaktor, zobaczyliście jak wygląda tutaj baruwa. Oczywiście baruwę możemy ulepszyć, ale na to potrzebujemy trochę pieniędzy i pewnie w następnym odcinku to zrobimy. A dobra. Tutaj jeszcze, widzicie, cały czas jest tutaj coś do zrobienia. Jedną osobę chciałbym mieć tutaj cały czas na stałe, tak żeby ona broniła wejścia do krypty. Tym bardziej, że pewnie za moment udamy się tutaj na quest w świat, tak żeby poszukiwać kolejnych przedmiotów, żebyśmy mogli wykonać kolejne broń. Zresztą zobaczmy, czy już tutaj jakąś broń możemy skraftować. Gdzieś mi się pojawił pan tajemniczy, bo chyba słyszałem muzyczkę gdzieś tu w tle. Pewnie go nie dojrzę. Widzę, żeby on się tutaj gdzieś pojawił. A może to była muzyczka świadcząca o jego zniknięciu, a nie o pojawieniu się. Och, myślałem, że gdzieś tam w oddali stoi, a to była jedna z pracowników. Słuchajcie, zobaczymy, czy jakąś broń możemy zrobić, bo zaczynają nam już tutaj szaleć, moi drodzy, przeciwnicy w postaci szponów śmierci. Czy gdzieś mamy przepis jakiś, z którego moglibyśmy skorzystać? Nie, na dole mamy już wszystkie bronie związane z przepisami, których jeszcze nie mamy. Mogę zbudować tutaj strzelbę szturmową na amunicję przeciwpancerną. Wzmocniony pistolet laserowy, chociaż chciałbym naprawdę tutaj dokopać się do tej porządnej broni. Brakuje mi jeszcze dwóch globusów mi jeszcze brakuje do ulepszonego shotguna. Do strzelby laserowej brakuje mi czterech aparatów i dwóch soczewek. Tutaj wygląda całkiem nieźle. Do strzelby Gaussa, broni plazmowej, no tutaj ponownie brakuje. A więc może zanim zacznę robić jakąś broń i marnować to wyposażenie, chociaż czekajcie, tutaj są budziki, globusy i mikroskop, a tutaj dwa budziki się zużyją na tą broń. Ale wiecie co, poczekajcie, ile tam budzików potrzebuję na strzelbę laserową? Może jeden z budzików uda mi się odnaleźć. Moglibyśmy, za 7 godzin się skończy, my wracamy za 9 godzin, więc spokojnie tutaj jedna osoba może sobie tą broń kraftować, ona będzie gotowa na następne nasze spotkanie. I cóż, moi drodzy, jeszcze tylko sprawa magazynów, bo rzeczywiście tutaj mamy sporo rzeczy i zaczyna nam brakować w magazynach miejsca. To możemy sobie sprzedać taką mniej ważne pancerze, możemy też posprzedawać, żeby trochę tego miejsca było, ale to już sobie zrobię, słuchajcie, porządki poza gameplayem, nie będę was tutaj zanudzał takimi bzdurnymi rzeczami. Patrzcie, jak nasza krypta ładnie wygląda. Naprawdę powiem wam, że zaczynam być zadowolony z tego, co żeśmy zbudowali. Być może są jakieś błędy, być może można było pewne rzeczy zrobić lepiej, ale cóż,
jeżeli okaże się, że coś jest tutaj niefunkcjonalnego, to zbierzemy pieniądze i poprzestawiamy rzeczy w krypcie tak, żeby poprawić jej funkcjonalność. Słuchajcie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym spotkaniu z Fallout Shelter. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.